Cześć, z tej strony Piotr Chodak i Chiny to lubię. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak, albo czy w ogóle, obchodzone jest Halloween w Chinach. Zaczynamy! To, czy w Chinach obchodzone jest Halloween, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ jak wiemy, to jest zupełnie inna kultura. W związku z tym nie wszystkie święta, czy takie festiwale, festyny, zabawy muszą się przekładać jeden do jednego. Ale w specyfice Chin jest tak, że Chińczycy nie dość, że mają swoje wynikające z legend, z tradycji, to jeszcze biorą te zachodnie. Wszystko po to, aby więcej sprzedawać, e, aby więcej się bawić, a więc na pewno Halloween w Chinach tak jest obchodzone. I dokładnie tak jak u nas ostatniego dnia października. To istotne, ponieważ na przykład Walentynki w Chinach obchodzone są kilka razy w roku. No, to teraz przynajmniej jest łatwiej, bo już to jest jedna data, więc łatwiej zapamiętać. Ale dobra, czy Chińczycy, kraj, który tak daleko leży od Polski, zupełnie inaczej obchodzi Halloween? Nie. Obchodzą identycznie, czyli przede wszystkim przebierają się w różne straszne stroje. Ja z tego powodu też tutaj gdzieś widzicie z tyłu tak bardziej mrocznie znaczy dobra to jest wymówka tak naprawdę mam jakiś problem ze światłem nieważne w każdym razie przebierają się właśnie w straszne stroje też wychodzą na zewnątrz po to żeby w tych strojach paradować straszyć dzieciaki lubią zbierać słodycze ale też idą na imprezy No i teraz mamy rok 2020, mamy COVID. I coś takiego ma miejsce? W Chinach ma. Chińczycy, tak jak już powiedziałem w poprzednim swoim filmie, są w zupełnie innej sytuacji niż Polacy, a mianowicie oni tej drugiej fali jeszcze nie mają i robią wszystko, żeby w porę, jak już ta szczepionka. Nie tyle się pojawi, bo ona już tam jest i są ludzie szczepieni, ale dopóki wszyscy albo duża część społeczeństwa nie zostanie zaszczepiona, to robią wszystko, aby tej drugiej fali nie mieć. I w związku z tym, jako że tej fali właśnie nie mają, to mogą imprezować. I na przykład w Wuhan, w mieście, gdzie wszystko się zaczęło z tym wirusem, gdzie tak naprawdę te informacje zaczęły w zasadzie rok temu nie mniej więcej do nas przychodzić i wtedy się jeszcze nikt wirusem nie przyjmował. To właśnie tam obchodzony jest hucznie Halloween, to właśnie tam bardzo licznie wszyscy będą się przebierać w straszne stroje, a tylko po to, nie tylko żeby obchodzić to Halloween, aby też pokazać, że teraz już będzie tylko lepiej. To jest takie trochę próba zaklinania rzeczywistości, ale bardzo nam się to przyda, ponieważ my już również wiemy, że już mamy dosyć tego wszystkiego i chcielibyśmy, żeby już te lepsze czasy przyszły. Skoro Halloween, to idealna okazja, żeby się trochę pobawić. No, i tak jak powiedziałem, to wygląda bardzo podobnie do tego, co jest w Polsce, albo co w sumie powinienem powiedzieć do tego, co jest w Stanach Zjednoczonych, bo stamtąd tak naprawdę Halloween się wzięło, to oczywiście wiecie, chociaż yy, i troszeczkę jest to podobne jak u nas, ale jakby na bardzo małą skalę, a mianowicie władze też wolałyby, żeby Chińczycy obchodzili raczej tradycyjne chińskie święta, ale wiecie, na bardzo małą skalę, no bo jak już powiedziałem, Halloween to również bardzo dobra okazja do zarobienia, a akurat to lubią Chińczycy robić. <laughs> Ale u nas, na przykład, Halloween wyprzedza Święto Zmarłych czy Święto Wszystkich Świętych. No właśnie, w Chinach czegoś takiego nie ma. Święto Zmarłych obchodzone jest w zupełnie inny dzień i wynika trochę z kalendarza, trochę przede wszystkim z kalendarza księżycowego. W związku z tym, na przykład, Święto. Chimin ye, czyli właśnie to święto zmarłych, obchodzone było na początku kwietnia w 2020 roku i czasami jest to końcówka marca, czasami kwiecień. Tak to mniej więcej wygląda. Wygląda to trochę podobnie do tego co jest u nas, czyli odwiedzamy groby, sprzątamy groby. No i teraz już troszeczkę inaczej, czyli palimy pieniądze, a właściwie symbole pieniędzy, palimy różne inne rzeczy, na przykład symbol samochodu, zostawiamy mandarynki, brzoskwinie, które symbolizują nieskończoność czy nieśmiertelność, może tak powinienem powiedzieć, i wiele, wiele więcej. Specjalnie nad tym świętem nie będę się rozwodził, ponieważ taki film już dla Was zrobiłem i możecie go oczywiście zobaczyć. Link gdzieś tutaj się dla Was pojawi. To tyle. Krótki film, ale w zasadzie co tu więcej opowiadać, Halloween w Chinach jest obchodzone, na pewno będzie obchodzone. Przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, dzieciaki mają sporo zabawy, ale nie tylko, bo dorośli też. Po drugie, można bardzo fajnie zarobić. Dzięki za oglądanie tego odcinka, jak widzicie, nie zawsze są w poniedziałek, ale staram się, żeby był raz na tydzień. To tyle. My widzimy się następnym razem. Jeżeli film był OK, to dajcie kciuk w górę, jeżeli był nie OK. To dajcie kciuk w dół, ale tak bardzo powoli, żeby najmniej zabolało. No i przede wszystkim zasubskrybujcie, bo będzie mi bardzo miło widzieć Was w jeszcze większym gronie. U mnie na kanale, czyli na Chiny. To lubię. Dzięki, cześć!